Szopkę podaruje nam pani Bożena Kaczmarek. Uznała, że dobrze będzie, jeżeli szersze grono odbiorców będzie mogło cieszyć się szopką na co dzień, więc i nasi mieszkańcy, i uczestnicy dziennych domów, i osoby odwiedzające, i każdy, kto chciałby tę szopkę zobaczyć, więc to jest idealne miejsce na wyeksponowanie tej szopki. Także bardzo się cieszymy, że pani Bożena zdecydowała się swoją własność oddać nam, jak mniemam, w dobre ręce, i będziemy się mogli wszyscy razem z niej cieszyć. I chciałam tylko zaznaczyć, że przyjęcie tej szopki do naszego domu jest niejako symboliczne, ponieważ jak się dzisiaj na Wigilii w dziennym domu dowiedziałam od księdza Tadeusza, dzisiaj mija 800 lat, kiedy to Franciszek z Asyżu postawił pierwszą szopkę. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest to namacalne niejako przyjęcie dziecka Bożego pod nasz dom. Dla mnie jest to duże wydarzenie w życiu, które niestety kojarzy się z nie najpiękniejszymi, najlepszymi momentami w moim życiu, bo najpierw ze śmiercią przyjaciela, od którego dostaliśmy tą szopkę, a potem ze śmiercią mojego męża, który każdego roku ją ubierał, wstawiał na balkon, przychodzili ludzie. No i postanowiłam, żeby jeszcze kogoś cieszyła. I dlatego ją oddałam tutaj do ludzi, którzy już nie wychodzą często. A myślę, że dobrze, sprawiła mi dużo radość. Nie ukrywam, że dla nas obydwu, i dla tej mojej przyjaciółki, od której dostałam, i dla mnie, jeszcze do końca, już nawet raz powiedziałam, że chyba jednak zostawię ją, bo sąsiad powiedział, że będzie mi ją montował, bo dzieci niech się cieszą, to ja będę ci każdego roku to montował. Ale w końcu zadzwoniłam do pani dyrektor rano, żeby się już nie wycofać, i powiedziałam: nie, oddaję ją tobie, bo na pewno, no jak z każdym takim przeżyciem, zwłaszcza Boże Narodzenie jest takim świętem, które no łączy ciągle jakieś takie tradycje rodzinne i symbole, i myślę, że najwięcej uczuć wzbudza takich naprawdę serdecznych, a i w tym z tą szopką. Bożenko? Ojej, naprawdę, ja nie poprezentuję. Dziękujemy wam serdecznie, naprawdę.